Zatem zajrzyjmy nieco głębiej, odsłońmy kilkanaście kart z historii Beskidu Skoczów Klubu Jubilata. By doszukać się prapoczątków narodzin skoczowskiego stulatka, należy cofnąć się do roku 1919, gdy przy polsko-czeskiej granicy stacjonowały włoskie wojska, których celem było nadzorowanie niedoszłego plebiscytu na tutejszej ziemi. Z przybyszami z Italii dotarła na Śląsk Cieszyński moda na futbol. Moda, co niezwykle rzadkie, nieprzemijająca, trwająca do dziś. Co więcej, nic nie wskazuje i nikt nie wieszczy, aby miała minąć. Z fascynacji grą w piłkę nożną zrodziły się w Skoczowie zrazu dwie, później trzy nieformalne, tak zwane dzikie drużyny. Młodzi entuzjaści wywodzący się z różnych środowisk i warstw społecznych, reprezentujący zespoły Syberii, Starego Miasta i klubu sportowego Skoczów, okazali się ojcami i założycielami Skoczowskiego Klubu Sportowego. Ten w maju 1923 roku zarejestrowany został w bielskim podokręgu piłkarskim jako Skoczowski Klub Sportowy. Siłą rzeczy znalazł się w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Po wielu dekadach, historycznych burzach i dynamicznych modyfikacjach oraz kilku zmianach szyldu znamy dziś jako Klub Piłkarski Beskid Skoczów. Z fundamentalnych wydarzeń sprzed II wojny światowej przypomnieć warto, iż Skoczowianie przez wiele lat rywalizowali na boiskach ówczesnej B-klasy, zmagając się m.in. z ekipami z Ustronia, Strumienia, Białej, Kent, Cieszyna czy Żywca. Rok 1931 to kolejna istotna data w historii klubu jubilata. Niedostatki w infrastrukturze sportowej, brak stadionu, doskwierał skoczowskiej młodzieży od samego początku funkcjonowania klubu. W sukurs z inicjatywą i pomysłem na jego realizację przyszli działacze organizacji Strzelec. Z inspiracji Rudolfa Kukucza, nauczyciela szkoły ludowej i wydziałowej, prezesa klubu w latach 1927-38, powołano Komitet Budowy Boiska Sportowego dla Młodzieży. Obiekt powstał w ciągu 14 miesięcy. Dzięki dotacji władz wojewódzkich wybudowano również strzelnice i szatnie. Powstała również bieżnia, kort tenisowy, place do gry w koszykówkę i siatkówkę, a całość wygrodzono. Uroczystość otwarcia i poświęcenia Stadionu Sportowego Związku Strzeleckiego w Skoczowie odbyła się 4 czerwca 1933 roku w obecności wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego. W latach II wojny światowej w oczywisty sposób obiekt znany nam dziś jako Stadion Beskidu zmienił swoje przeznaczenie, choć działalności sportowej całkowicie nie zaniechano. Historia na swój sposób zatoczyła koło, bowiem wojenna wichura rzuciła ponownie w tę stronę wojska z Półwyspu Apenińskiego. Dzięki żołnierzom, piłkarzom z Italii, od czasu do czasu grywano nadal w piłkę. Widem mecz z lata 1941 roku Skoczów kontra Włochy. Po pożodze wojennej nastąpiła długotrwała i mozolna odbudowa Skoczowa, klubu i jego struktur oraz zdewastowanego stadionu. To był wieloletni, dynamiczny proces. Symptomatyczne dla tamtych czasów były wspomniane zmiany nazwy, z których wspomnimy tylko parę, jak m.in. Robotniczy Klub Sportowy Metalowiec, KS Włókniarz, czy wreszcie od marca 1957 roku Klub Sportowy Beskid Skoczów. Równocześnie klub z miasta nad Wisłą rozrastał się, wzbogacał o inne sekcje sportowe. Nie wszystkie przetrwały do dziś, choć niektóre nadal kontynuują swoją działalność, ale o tym nieco później. Tym bardziej, że o wielu innych ważkich wydarzeniach i emblematycznych postaciach w klubowych dziejach możecie Państwo przeczytać w okolicznościowych, jubileuszowych wydawnictwach. My tymczasem zapraszamy do wspólnej podróży ku czasom bardziej współczesnym. O wszystkich najistotniejszych zjawiskach, wydarzeniach, sukcesach i trudniejszych chwilach z życia stuletniego Beskidu opowiedzieć nie zdołamy. Jednakowoż poznajmy kilka postaci, które nierozerwalnie kojarzymy i łączymy z klubem jubilatem. Posłuchajmy paru historii, kilku reminiscencji i refleksji. Na wstępie gościmy w gabinecie obywatela numer 1 miasta Skoczowa. Tutaj mieszka, pracuje, żyje i dla tego miasta funkcjonuje 26 tysięcy ludzi, z których duża część związana jest w jakiś sposób z Beskidem Skoczów, również sercem, bo to jest tak, że na mecze Beskidu chodzą kibice, którzy mają swoją pasję, ale przede wszystkim jest to zaplecze dla piłkarzy, którzy pochodzą stąd i którzy grają w tym klubie, są tu trenowani przez miejscowych bądź innych trenerów.
mają swoje stałe miejsce przy ulicy Góreckiej i stanowią taki pewien wyznacznik poziomu sportowego dla tego miasta. Jest to największy klub w Skoczowie i oprócz kilku innych, ponieważ struktura sportowa i struktura administracyjna miasta jest taka, że oprócz miasta mamy jeszcze sołectwa i tam też funkcjonują swoje małe ojczyzny w postaci takich mniejszych klubów, które też mają swoje ambicje, też mają swoje osiągnięcia, ale największym, z największymi osiągnięciami, z najdłuższym okresem istnienia, to jest właśnie Beskid Skoczów, który w tym roku obchodzi to stulecie. Oczywiście Beskid Skoczów to jest grupa ludzi, która poświęca czas temu, aby młodych ludzi angażować do kultury fizycznej, do sportu, do uprawiania sportu. Kiedy przyjeżdżamy na treningi i przywozimy nasze dzieci, no to widzimy w tej chwili, jak rodzice się angażują, żeby ich dzieci uprawiały sport. Bezcenna rzecz, koleżeństwo, wspólna odpowiedzialność za określone zadania. Tego wszystkiego uczą trenerzy, tego wszystkiego uczy piłka nożna, tego wszystkiego uczy Beskid Skoczów. Korzystając z gościny burmistrza, nie mogliśmy nie zapytać o plany inwestycyjne. No nie wszystko nam się udaje. Chcieliśmy jeszcze zrobić bieżnię dookoła, ale tutaj zdania uczonych są podzielone, bo tak, piłkarze chcieliby jak najszersze boisko, ale lekkoatleci chcieliby bieżnię. Tam tego wszystkiego nie zmieścimy, bo nie mamy gdzie. Między wałem Wisły a domami stojącymi przy ulicy Góreckiej jest to trudne, ale myślę, że dojdziemy i do tego. Na razie jest hala, jest gdzie trenować. Są sztuczne boiska, istnieje możliwość przejechania z jednego boiska do drugiego. Beskid pielęgnuje swoje boisko, które ma dalej przy ulicy Góreckiej, więc myślę, że chęci. Jeżeli czegoś brakuje, to chęci. A myślę, że w sumie ich nie brakuje, więc jest dobrze. Skoro rzecz o inwestycjach, najbardziej kompetentną osobą w tym zakresie jest wieloletni prezes zarządu klubu, jego prezes honorowy, związany z Beskidem od 1954 roku, Ryszard Klaczak. Wysłuchajmy zatem opowieści o budowie klubowego pawilonu, hali sportowej i zadaszeniu stadionowej trybuny głównej. W latach 70. postanowiono rozebrać powojenny, maleńki budyneczek, w którym była szatnia i jakieś tam dwa prysznice. Postanowiono wybudować pawilon sportowy i rozpoczęto jego budowę w latach 70. i przy pomocy wojewody śląskiego i marszałka województwa śląskiego działacze ówcześni wybudowali bardzo ładny, piętrowy pawilon sportowy, który na pierwszym piętrze miał taką salę spotkań, gdzie można było zorganizować spotkanie wszystkich piłkarzy, ale również zorganizować jakąś zabawę czy jakiś bal. Krok do przodu zrobiono początkiem 1992 roku, gdzie uznano, że jeżeli istnieje taki pawilon sportowy, jaki jest, należy do niego dobudować pełnowymiarową halę sportową. Mając pieniądze w kasie ze sprzedaży pewnych nieruchomości, które Beskid Skoczów pozyskał wcześniej, no i rozpoczęto budowę pełnowymiarowej sali, bez widowni, ale to była potrzeba główna, dlatego że w skoczowskich szkołach zawsze w okresie takim jesienno-zimowym było wszystko zajęte, piłkarze nie mieli tam miejsca. Budowa była w takich dwóch etapach. Powiedzieliśmy sobie, że w 1996 roku zostanie oddany do użytku. Uzyskaliśmy pomoc z Urzędu Miasta, gdzie zaproponowaliśmy, że szkoły będą mogły korzystać do południa z tej hali i miasto, otrzymując taką deklarację, bardzo mocno wsparło tę budowę. Byliśmy pierwszym klubem sportowym na Podbeskidziu, który wystąpił do Ministerstwa Sportu, aby nam dofinansował wyposażenie hali. Nigdy nie mogliśmy zrozumieć jednej rzeczy, że mimo wielokrotnych interwencji w Urzędzie Miasta nie mogliśmy się doczekać przynajmniej jakiegoś prowizorycznego dachu, który by przysłonił krzesełka.
Na szczęście pojawił się tu fajny burmistrz, pan Sitko, który bardzo kocha piłkę, ma syna trenera i on powiedział, zrobimy wam ten dach. 2 lata temu zrobiono to z naszej propozycji. Na krótką chwilę odejdźmy od kwestii inwestycyjnych, od wydarzeń sportowych. Data 22 maja 1995 roku na trwałe i złotymi zgłoskami wpisała się w dzieje miasta i regionu. O niezbyt znanym podówczas wzgórzu Kaplicówki oraz Skoczowie usłyszała cała Rzeczpospolita. Więcej, usłyszał cały świat. Tę ziemię odwiedził papież Jan Paweł II, który odprawił mszę świętą dziękczynną za kanonizację skoczewianina Jana Sarkandra dla, jak podają, 200 tysięcy uczestników tego wydarzenia. Ktoś zapyta, cóż to ma wspólnego z Beskidem? Otóż stadion tego dnia był lądowiskiem dla papieskiego śmigłowca, co tylko dowodzi wielofunkcyjności obiektu przy ulicy Sportowej. W galerii wielkich i zasłużonych dla klubu i miasta postaci nie mogło zabraknąć Antoniego Kratkiego, który obok rozlicznych funkcji piastował również przez wiele lat tę prezesowską w Beskidzie. Pan Antoni niestety nie doczekał jubileuszowego centum. Zmarł w październiku 2023 roku, przeżywszy 88 lat. Jego postać wspomina aktualny klubowy sukcesor. Ikona, na pewno wielki człowiek Skoczowa i Beskidu Skoczów. Człowiek, który był wielkim budowniczym przede wszystkim drużyny sportowej, piłkarskiej, czyli Beskidu Skoczów w latach 80., gdzie awansowaliśmy do trzeciej ligi państwowej. To była trzecia klasa rozgrywkowa w lidze i to był jego sukces. On był człowiekiem, który dawał sobie cele, chciał to realizować i dawał rady. Na pewno wielki budowniczy, nie tylko Skoczowa, bo wszędzie był, pomagał, ale budowniczy z Beskidu. Rozbudowa pawilonu sportowego w latach 80., budowa hali sportowej, pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej w Skoczowie, dużej hali, gdzie można było robić zajęcia z młodzieżą i z seniorami. Prezes Tomasz Michalak napomknął o największym sportowym osiągnięciu piłkarzy skoczowskiego Beskidu, 3 sezonach spędzonych w trzeciej lidze w pierwszej połowie lat 80. ubiegłego stulecia. Tak po prawdzie budowa zespołu wspominanego z rozrzewnieniem do dziś rozpoczęła się znacznie wcześniej, już na przełomie lat 60. i 70. Jedną z fundamentalnych i najbardziej rozpoznawalnych postaci skoczowskiego zespołu był jego bramkarz, który z Polonii Nysa, za głosem serca, trafił właśnie do Beskidu. Przygoda z tą piłką w Skoczowie trwa do dzisiaj. Pierwszym trenerem to był pan Zelcer, a trenerów się przewinęło dużo. Pan Kozynacki, pan Hejosz, trudno mi wszystkich wymienić. Jak ja tu grałem, no to była ikona Bronek Chowolik. A tak to resztę, no potem dochodzili różni zawodnicy. Chrobok, Bujok, Andrzej Heller, to już później. Duda, bramkarz też tu był, Kacprzyk. Niejako kontynuując wątek personalny trzecioligowy, dorzućmy jeszcze parę nazwisk piłkarzy stanowiących w tamtym czasie o sile i jakości białoniebieskich, jak m.in. Roman Starzyk, Andrzej Gretka, Wojciech Gałuszka, czy późniejsi szkoleniowcy klubowego na Rybku, Edward Mistal i Krzysztof Sornat oraz ówcześni młodzieżowcy, Zenon Szafarczyk i Krzysztof Krzyżewski. I jeszcze słowo o atmosferze w skoczowskim trzecioligowym uniwersum. Tego nigdy nie było, więc tak samo jak myśmy byli uradowani piłkarze, tak samo i kibice byli bardzo zadowoleni. O, to się okazywało potem na mecze, jak chodzili, ile tego chodziło na tą trzecią ligę. Dodajmy, że na tym samym międzywojewódzkim czy makroregionalnym szczeblu skoczowscy futboliści wystąpili jeszcze dwukrotnie, w dwóch jednosezonowych epizodach. 1997-98 ekipa trenera Zbigniewa Janiszewskiego, z której pamiętamy m.in. Rafała Bystronia, Grzegorza Sodzawicznego i Jerzego Trybusia oraz w rozgrywkach 2008-09, gdy jakość Beskidu stanowili m.in. Łukasz Zaremski, Kamil Kotrys czy Arkadiusz i Dariusz Ichasowie. W swoich wspomnieniach Kazimierz Szostak przytoczył parę nazwisk trenerów na tamte czasy markowych i uznanych. I trzeba przyznać, mieli w Beskidzie dobrą rękę w doborze szkoleniowców, by sięgając do bardziej współczesnych dziejów wspomnieć o znanych na arenie ogólnopolskiej Piotrze Mandryszu, Adamie Noconiu czy Karolu Michalskim. Pierwszym, który ze Skoczowa wypłynął w połowie lat 90. na naprawdę szerokie wody, był Wojciech Borecki, który do Beskidu za sprawą prezesa Klaczaka trafił z klubu imiennika, z Brennej.
czas naznaczony awansem do Ligi Wojewódzkiej i tamta atmosfera w pamięci późniejszego szkoleniowca m.in. Bialskiej Stali pod Beskidzia, GKS-u Jastrzębie, ŁKS-u Łódź i Ostrowieckiego Krzo czy Rekordu zapisał się tak. No to były bardzo miłe chwile, to było zgrane towarzystwo w Skoczowie, zawodnicy trenowali po pracy, wiązało się to takimi codziennymi utrudnieniami. Troszkę szwankowała baza, także musieliśmy gdzieś na te boiska chodzić. Pamiętam stare boisko przy kuźni. Trochę w takich trudnych warunkach to się wszystko odbywało. No ale finał był taki, że drużyna była skonsolidowana na tyle, zdeterminowana, ambitna. No i potrafiliśmy ugrać do awans do tej klasy wojewódzkiej wtedy, tak. No takim liderem chyba pamiętam wtedy i kapitanem drużyny był Andrzej Gretka. To tak wokół niego to się wszystko obracało, ale było dwóch wyróżniających się bramkarzy. Był Haltow, był Sodzawiczny, rywalizowali w bramce, to też były nasze mocne punkty drużyny. To nazwisko jeszcze tutaj nie padło, ale jak tu nie wspomnieć o Jarosławie Bujoku, jednym z najbardziej znanych wychowanków Beskidu, który trafił tu? Wiek trampkarza, czyli bardzo młody i bardzo się cieszę z tego, że mogłem grać w takim klubie jak Beskid Skoczów. Wszystkim trenerom za to tutaj serdecznie dziękuję, a moim pierwszym trenerem był pan Jan Picheta, którego serdecznie pozdrawiam. Kto jeszcze? Świętej pamięci Andrzej Chrobok, któremu też dziękuję, bo jako chyba pierwszy postawił na mnie w seniorskiej piłce. Musiałbym taką wspaniałą historię opowiedzieć odnośnie Jarka Bujoka, bo tam się po raz pierwszy z Jarkiem Bujokiem spotkałem i to było tak, że ja przed treningiem jechałem do Bielska. Jarek wtedy służył w jednostce wojskowej. Jarek przeskakiwał przez płot, wsiadał do samochodu, jechaliśmy na trening do Skoczowa i po treningu odwoziłem Jarka gdzieś tam pod jednostkę wojskową i on wiedział sobie, jak poradzić sobie, żeby wejść niezauważonym. Także to będę pamiętał do końca życia, bo to była bardzo zabawna historia. Jak wiadomo, Jarosław Bujok przetarł szlak na linii Skoczów, Bielsko-Biała, Beskid pod Beskidzie. Ja mieszkałem w Jaworzu, więc to była jak gdyby moim obowiązkiem, żeby gdzieś tutaj penetrować rynek i wiele meczy się na tym niższym poziomie oglądało. No, między innymi Sebastian Olszar, tak, Adrian Sikora, Jarek Bujok, no, wszyscy ci zawodnicy trafili do Podbeskidzia i swego czasu stanowili o sile Podbeskidzia. Do tej wyliczanki dołączyć wypada jeszcze Artura Rozmusa, no i przede wszystkim kolejnego z wychowanków, który trasę ze Skoczowa do Bielska-Białej i z powrotem do teraz pokonuje z zawiązanymi oczami. Wracamy do korzeni. To był klub regionu dla nas tutaj oczywiście, że każdy gdzieś patrzył za granicę, szukał potem przejścia, czy to Bielsko, czy dalsze większe miasta, ale w tej części tego regionu, to był klub, gdzie trzeba było być, żeby się wybić, żeby się pokazać, żeby można było dostać szansę gdziekolwiek zaistnieć. No, nas tu było naprawdę ogromna ilość chłopaków z talentem, co jeździliśmy po kadrach niejednokrotnie w makroregiony, niektórzy kadry Polski. Klub taki jak Beskid Skoczów przyciągał, od dzieciaka przyciągał i trzeba było tu być, jak się mieszkało w Skoczowie, trzeba było tu przejść przez ten klub, grać, poczuć tę duszę tego klubu, tego jak tu publika reagowała. Oprócz refleksji namówiliśmy Sławomira Cięciałę również na wspominki bardziej personalnej natury. Na pewno Irek Jeleń, którego strasznie mocno chciałem dogonić na treningach biegowych, no, nie bez powodu grał tam, gdzie grał, nie szło go złapać. No, przepiłkarz, przezawodnik i też i kondycyjnie wtedy już widać odbiegał od wszystkich. Adrian Sikora, którego tutaj poznałem na pierwszy trening na hali za trenera Joachima Ślosarka, chyba został wprowadzony, tak, dokładnie, na trening pierwszy. Przeskromna osoba w swojej postaci, a piłkarz to wiemy jak znakomity. Jarek Bujok, z którym potem miałem okazję kontynuować. Wszyscy gdzieś tu razem w szatni. Grzesiu Pilch, który też ze mną tutaj w szatni bywał. Wielu wybitnych, naprawdę fajnych zawodników czy naszego regionu i też na miarę reprezentantów Polski, bo i Adrian, i Irek. Najgorsze, że nie chciałbym nikogo pominąć. Wszyscy ci ludzie, tak jak Bartek Woźniak nawet, którym też tu w
szatni miałem okazję, który swoje szlify też łapał w początkowej fazie w czwartej lidze, z tego co jest mi pamiętać dane. Trenerów, jakich tutaj miałem, to tak jak mówię, Joachim Ślosarek, ten Janiszewski. Pierwszy mój trener, z którym łapałem szlify, to na pewno trzeba powiedzieć jasno, to jest ten Aloyzy Fortyn. No, wybitna postać, jeżeli chodzi o trenowanie młodzieży w tym Beskidzie Skoczów, bo nas dużo przeszło przez jego fach. Jednak nie samym futbolem człowiek żyje. O tej zasadzie, regule pamiętano również w skoczowskim Beskidzie. Z prezesem Ryszardem Klaczakiem raz jeszcze sięgnijmy do kart historii, wspominając o kilku innych istotnych gałęziach w sportowej strukturze klubu jubilata. To musimy wrócić do historii przedwojennej, wtedy, kiedy zaczął istnieć klub w ogóle sportowy związany z tym stadionem. To był rok 1923. Wtedy istniał klub, który miał sekcję strzelecką i oprócz sekcji strzeleckiej była sekcja piłkarska. I te dwie sekcje przez dosyć długi okres pracowały razem. W roku 1937 była w tym klubie również sekcja lekkoatletyczna. Po zakończeniu wojny młodzież zatęskniła za sportem w różnych dyscyplinach sportowych, no i zaczną organizować różne nowe sekcje. Pierwsza, która się pojawiła, to był ping-pong, to były szachy, to była siatkówka. I w latach 60. pojawiła się taka atrakcyjna sekcja skibobów, która bardzo dobrze sobie radziła, miała sukcesy europejskie i mieliśmy nawet mistrza świata. A mowa o Jerzym Maliku. Natomiast galerię multimedalistek i medalistów uzupełnimy o kilka nazwisk. Beaty Tlołki-Jaworskiej, Kariny Malik-Jaworskiej, Mariana Tlołki, Mariana Waliczka czy Jacka Stalmacha, który umiejętnie godził skiboby z grą w futbol. Natomiast do gamy uprawianych w Beskidzie dyscyplin dołożyć wypada m.in. narciarstwo klasyczne i alpejskie oraz brydża sportowego. To już historia, to przeszłość, w klubowych annałach zapisana, a teraźniejszość klubu piłkarskiego? Posiadamy 8 drużyn grup młodzieżowych, to jest od skrzata po grupy juniorskie, jedną drużynę seniorską. Grupy młodzieżowe objęte są na dzień dzisiejszy od 2 lat programem certyfikacji. Objętych programem jest 194 osoby, chłopaków, także ten program dużo pomaga w szkoleniu młodzieży. No. Co bardzo istotne, a nie zawsze tak bywało, włodarze Beskidu nie są osamotnieni w swojej działalności. Dużą pomoc mamy z Urzędu Miasta, dużą pomoc mamy ze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pomagają nam szkoły, gdzie nam udostępniają swoje obiekty, na których możemy trenować. No i przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy nas tu wspierają finansowo i myślę, że to jest takie najbardziej potrzebne. No i nie ukrywamy, ta certyfikacja też nam pomaga w tym, że tutaj mamy te środki na szkolenie tej młodzieży. Zmierzając do epilogu, prezesie, pomówmy o marzeniach. Zrobić awans do drugiej Ligi Śląskiej z grupą seniorów. No. Nie jest łatwo, coś nie mogliśmy wystartować teraz w tym roku, ale mamy nadzieję, że grupa jest mocna. Szkoleniowiec pracuje nad tym, żeby przepracować solidnie zimę i na wiosnę znowu odpalić, że ten awans zrobimy przy okazji tego jubileuszu tak samo. I takich sukcesów jak ten z listopada 2023 roku, kiedy biało-niebiescy sięgnęli po Poltent Puchar Polski, w skoczowskim podokręgu Śląskiego Związku Piłki Nożnej życzymy w trwającym sezonie w latach następnych. Życzymy wychowania następców m.in. Bujoka, Cięciały, Jelenia, Olszara i Sikory. A nam zostało jeszcze spojrzenie na stuletni Beskid z perspektywy związkowej. Beskid Skoczów przez całą swoją stuletnią historię był jeden z najlepszych klubów na ziemi cieszyńskiej, a później również po powstaniu Podokręgu Skoczów na terenie Podokręgu. Jak organizacyjnie, tak sportowo również przez wiele lat był numerem jeden na naszym terenie. A wszystko to dzięki działaczom, którzy przez pokolenia
bardzo zaangażowanie działali na tym terenie, działali dla tego dobra, dla tego klubu i stworzyli warunki dla rozwoju tutejszej piłki, ale także wspaniale współpracowali z samorządami miasta Skoczów, dlatego wszystko tu się tak fajnie rozwijało. Czego zatem życzyć skoczowskiemu jubilatowi? Awansów, których zawsze życzymy, ale najważniejsze na naszym terenie jest to, żeby wychować młode talenty, które zawsze się tutaj przewijały, również z okolicznych miejscowości, którzy przychodzili, i Beskid Skoczów był trampoliną dla tych zawodników najlepszych polskich klubów, a także reprezentacji. Dlatego tego samego im życzę, przede wszystkim wychowanków, żeby reprezentowali nasz teren na arenie międzynarodowej w reprezentacji Polski.